Zaczynamy Resident Evil 3. Nie mogłem się doczekać dzisiejszego live'a. Obejrzałem przed streamem recenzję Archona i mówił w zasadzie to co inni recenzenci, że gra jest bardzo dobra, ale po prostu za krótka. No bo przejście powinno zająć jakieś 6 godzin, więc w dwa live'y się uwiniemy. Chociaż no tutaj Puffer mówi, że longplay trwał 4 godziny, więc jakbym się pospieszył, to bym mógł dzisiaj nawet całość przejść. No ale pewnie ten longplay był od osoby, która już znała grę. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Tak, też był raczej krótki. Oryginał z 99 w ogóle też miał być jakby bardziej poboczną odsłoną. A Code Veronica taką pełnoprawną kontynuacją dwójki. Podobno nawet w tym remake'u wycięli niektóre lokacje, więc rzeczywiście chyba musieli przyspieszyć produkcję tej gry, żeby wyrobić się w rok. Szkoda, bo no mogliby włożyć więcej pracy, wydać w przyszłym roku, no i no po prostu dostalibyśmy dłuższą grę. Grałem przez pierwsze parę minut, jak przygotowywałem wszystko do dzisiejszego live'a. Ale w sumie wszystkie cutscenki pomijałem, więc tak naprawdę nie wiem, o co tutaj chodzi. Po prostu sprawdzałem, czy wszystko działa, ale nie oglądając w ogóle fabuły. Every night. Three more days, then I can kiss this town goodbye. Minęły już 2 miesiące od tej rozruby z Umbrellą. Z powodu zawieszenia w czynnościach śledztwo nie przebiega jak powinno. Możliwe, że ten raport to ostatnia rzecz, jaką robię w Stars. Mam nadzieję, że to pomoże w odkryciu prawdy. Nie będzie mi się chciało czytać wszystkich notatek, ale pierwszą możemy. Wygląda na to, że osoby zarażone wirusem przemieniają się w prawdziwe zombie. Wirus przenosi się na kilka sposobów. Ugryzienie przez zarażonego powodujące wymianę płynów ustrojowych, kontakt z wronami żywiącymi się zakorzoną padliną. Ze względu na zjadliwość wirusa nie można wykluczyć drogi kropelkowej. Osoby ocalałe z tragedii nie wykazują jeszcze symptomów zrażenia? Chyba zarażenia.
Nie wiadomo, czy jest to spowodowane długim okresem inkubacji, czy po prostu jesteśmy na niego odporni. Musimy być czujni, nawet po zakończeniu śledztwa. Ja, poza problemami ze snem, nie czuję się źle. Jednak nie robię sobie zbyt dużych nadziei, bo może się okazać, że to wszystko przez długi okres inkubacji. Sobie pobieżnie przeczytam. Chociaż może są tutaj jakieś fajne rzeczy, więc może warto się zagłębiać w to, co jest tutaj napisane. Bo zazwyczaj olewam notatki dopiero, kiedy przechodzę grę któryś już raz, no ale hej, to jest moje pierwsze podejście. Razem z Residentem Trójką wyszedł też ten tryb sieciowy, Resident Evil Resistance, i przeszedłem sobie w nim samouczek. Gra wydaje się być całkiem fajna, ale z tego co widziałem ma tylko 4 mapy, więc nie wiem, czy się szybko nie znudzi. No i obiecali tryb fabularny w Resistance, a go tam w ogóle nie ma i bardzo mi się to nie podoba, bo no liczyłem na niego, chciałem zagrać na live w ten tryb fabularny. A tu się okazuje, że nie ma w co grać tak naprawdę, chyba żebym pokazał po prostu ten tryb treningowy z botami chyba. Hej twardzielko, co porabiasz? Ciągle nie mogę uwierzyć, że Irons cię zawiesił. Co za debil. Powinien dać ci medal za wydostanie się z tego piekła w lipcu. Wiem, że tego tak nie zostawisz i będziesz próbować dojść prawdy. O, i co Puffer? U kogo oglądałeś ten film? Mam nadzieję, że nie gniewasz się za to, że nic nie mówiłem. Wszystko stało się tak szybko. Stars było elitarną jednostką. Po tym, jak komendant nagle nas rozwiązał, byłem pewien, że stracę robotę. Podobno planujesz wyjechać z Raccoon City. Domyślam się, że nie pozwolisz się od tak zawiesić. Pamiętaj, żeby na siebie uważać. Umbrella nie będzie się przyglądać, jak wkładasz im kij w szprychy. Trzymaj się, Jill. Brad Vickers. Musiałem przekazać tę wiadomość z pizzą, żeby jej nie znaleźli. Smacznej, super mega mięsnej... Oddział stawia. Dobra, chodźmy odebrać telefon. Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there right now. All right, let me grab my... Ah! Bardzo szybko się tutaj rozkręca akcja. Gra się ledwo zaczęła, a już widzimy głównego złego, bo rozumiem, że to był Nemesis. Tylko jeszcze za bardzo nie widać jego twarzy. Gra jest podobno bardzo liniowa. Hej, Kusev. O, nie masz jednak lekcji? Bo pisałeś coś na Discordzie. Więc takie jak w Resident Evil 2 w remake'u było dużo eksploracji, zbierania przedmiotów, tak tutaj nie ma czegoś takiego. Ominęłem. Ale się ta Jill poobija już od samego początku. Tak, o to chodziło, Kusev.
Tak, już grałeś, o! To wiadomo, żadnych spoilerów. Ani na temat fabuły, ani na temat tego, co trzeba będzie zrobić. Zresztą w tej grze chyba no, nie będzie opcji, żeby się zaciąć, bo tutaj nie ma żadnych zagadek, no i gra jest liniowa. Wydostań się z miasta. I'm not sticking around. Just look around you. The longer we wait, the more screwed we are. How did this all happen so fast? I don't know. One fucked up thing. Ale jeżeli rzeczywiście wycięli stąd jakieś lokacje, to wielka szkoda. Hej, pan Tomasz. O-o. Już zjedzony na samym początku. W ogóle w tej grze jakieś takie uniki będzie można robić podobno. Dobra, pomijmy cutscenkę. No i co ja mam zrobić? O! Udało się. Tak, sam początek, pan Tomasz. W ogóle jest okej głośność? W ogóle nadal nie wiem, czy mam się zabierać za oryginał Code Veroniki, czy liczyć na jakiś remake za rok czy dwa, wiecie? Bo wstępnie plan jest taki, że po tym Residencie zabierzemy się za kolejne dwa finale, a potem przejdziemy do Code Veroniki. Ale ja trochę się po prostu obawiam w niego grać, bo podobno gra jest okrutnie trudna. Do tego stopnia, że nie wiem, trzeba wczytywać grę i cofać się do poprzednich poprzednich momentów. No i co, nie mam amunicji. Nie wiem, czy mam się tam zawrócić. Okej, tym razem nie wyskoczyły na mnie. No, że właśnie brakuje amunicji. I po prostu boję się, że to może być za trudna gra, bo no hej, wiecie, że zazwyczaj gram na łatwym. Tutaj wybrałem normalny, bo no, to nie jest taka typowa strzelanka. No i co ja mam tu zrobić? Czy ja miałem tutaj w ogóle iść? Halo? No, nie mogę na to wskoczyć. O, jejku.
No i skoro ta gra bardziej stawia na akcję niż na taką eksplorację, to wydaje mi się, że tutaj nie powinno być w ogóle problemu z amunicją. Cyk, amunicja. To mam nadzieję, Kusem, że będziesz. A czemu akurat te są twoje ulubione? Hej, Kacper. No ale to nie tak, że są ulubione, bo grałeś w nie po kilka razy, tylko z jakiegoś powodu grałeś w nie po kilka razy. Bo z tego, co napisałeś, wychodzi, że po przejściu tych finali wielokrotnie stały się twoimi ulubionymi, a raczej nie o to chodzi. O-o. Pyk. Grand Theft Auto. Dopiero się zaczął, Kacper. Za dużo się nie wydarzyło. Ten tutaj, który do nas idzie, zrobił nam wjazd na chatę. No i w sumie uciekamy. O, ujawnił twarz. A wracając jeszcze do Resident Evil Resistance, tam mają wychodzić aktualizacje, na przykład w połowie kwietnia będzie dodana Jill jako postać. Więc może dodadzą tę kampanię? No bo świństwem by było, że obiecali wiele stron growych, pisało o tym. Właśnie nawet w jednym wywiadzie na blogu PlayStation z jednym z pracowników Capcomu powiedział, że będzie tryb fabularny dla osób właśnie, które preferują to niż multiplayer. No i co, w finalnej wersji by tego nie było, bez żadnego ogłoszenia. Here, where? My guys have converted some subway cars into a shelter. It's safe. I'm fine. Personal space. Okay, I get it. Let's go. Oh, come on. Who's the dipshit to close this? Sorry, we're gonna have to go around. Hey, what do you know about that monster? Nothing. I've never seen anything like it. Ale naprawdę strasznie szybko tutaj fabuła idzie. Jeju. Mam wrażenie, jakbym był co najmniej w połowie gry. Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short.
you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. What are you talking about? Look, you don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Come on, it's this way. Dinobites. Zaczekaj. Our help. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady your name? Hey, Capitan. She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS, platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Right. How's that going for you? The city is completely cut off. Wracając do maratonu z Residenta, rozumiem, że wolelibyście, żebyśmy w tym roku grali we wszystkie części, a nie, że dopiero możliwe za 2 lata, o ile w ogóle potencjalny remake Code Veroniki by się pojawił, tak? You can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. Właśnie tak myślałem, że raczej wolicie w tym roku. To było pytanie retoryczne bardziej. Znam off, ale nie grałem za bardzo. Grałem paręnaście minut, za mało, żeby cokolwiek o tej grze powiedzieć. Ale słyszałem, że jest bardzo dobra. Rzadko kiedy jednak mam opcję wsadzić jakąś grę w harmonogram, bo z reguły harmonogram jest w całości zapełniony. No tak, standardowa instrukcja o tym, żeby łączyć przedmioty. Porozglądajmy się, a co? No cóż, to w sumie ten sam wagon, to nie ma co do oglądania. Co to jest, Kacper? O! Świetnie, proch. Pyk. No trudno, nie zadziałam.
Tak, kapitan, próbowałem. Kiedyś wam mogę pokazać. No dobra, no jest jakieś pudełko, ale nie mamy klucza. No to klucz, mam nadzieję, za chwilę się znajdzie. O, tutaj też jakieś przedmioty. Tutaj możemy sobie zapisać. Kolejna notatka, tym razem o ziołach. No to wiadomo wszystko. Dobra, w sumie połączmy to, co mamy. O, nie, off. Chciałem połączyć, a nie użyć. Ojej, no trudno. Będzie jeszcze mnóstwo okazji, żeby pozbierać ziółka. Mam nadzieję, że nie wstaną. Znowu kolejne zamknięte. Wcześniej pudło, teraz drzwi. Okej, oni są z drugiej strony. Póki co nie są żadnym zagrożeniem. No tak, nie bez powodu luźne live'y są nazywane luźnymi live'ami, bo są takie byle jakie. Do archiwum wrzucam tylko live'y z przechodzenia gier. No i co? Czego mam tutaj użyć? To nie zadziała. To nie zadziała. To szukamy. Tam mogę wejść. Chyba. Nie, chyba dopiero będę mógł zrzucić drabinkę, niestety. No i się przedostały. A wczoraj był bardzo fajny, luźny live. Na Itchu jest teraz bundle, gdzie jest 170 gier za dolara. I sobie parę gier sprawdziliśmy. Miałem sprawdzić ich więcej, ale jedna była tak fajna, że kilka godzin przy niej przesiedzieliśmy. Wiesz co, sprawdziłem chyba w sumie 7 gier, bo dwie rzeczy to nie były gry, tylko bardziej narzędzia. Więc no można powiedzieć, że mamy odhaczone 9 rzeczy. No i znowu. O! Ozdobne pudełko. Moment, mogę je zobaczyć? O! Nawet gra teraz mi podpowiada, żebym to zrobił. Otwieramy, a w środku... Czerwony klejnot. Imitacja rubinu.
Nie ma sensu chyba odkładać rzeczy do skrzyni. Mam jeszcze 3 sloty. Chyba za dużo tych rzeczy tutaj nie będzie. Na wszelki wypadek będę próbował wszystkiego, ale ciekawe, czy ja później zdobędę po prostu przedmiot do otwierania tego wszystkiego? Czy, nie wiem, to jest na przykład do postgame'a, gdybym chciał robić kolejne podejście i potem dopiero będę mógł to otwierać. O, wąż strażacki, tego mi było trzeba. Super. Okej, ważne rzeczy. Bo jest mowa o strzelbie, więc nowa broń. No, potrzeba jakichś kleszczy, to nie zadziała. Nóż też raczej takiego łańcucha nie przetnie. No, ale wrócimy się po tę strzelbę, jak tylko będziemy mieć jakieś kleszcze fajne. O, figurka. To takie znajdźki. No i kolejne pudło. O, chciał mnie wystraszyć. O, amunicja do strzelby. Szkoda, że nie mam strzelby. O nie! No co jest? Były 3 strzały, halo! Co to było? Ta wstała dlaczego?
Nyson. Ojej. Co trzeba sobie myśleć, żeby przyjść do kogoś na live'a i napisać, ocenisz kanał i wypromujesz. O nie, już po mnie. W ogóle, moment, okej. Jeżeli te subskrypcje to sub za sub czy coś takiego, to nie idzie ci dobrze. Bo to są puste suby, które nic nie znaczą. Nie, nie ocenię, co to w ogóle za pomysł. Przychodzisz mi na live'a i siema, wypromujesz i ocenisz kanał? Tak jakby gram teraz? No i nie ma miejsca. To dobrze. Bo akcje typu sub za sub są bardzo słabe. No i znowu roślinka. Dobra, no to to sobie zjedzmy, żeby mieć pełne zdrowie. Na Minecrafcie nie jest trudno się wybić. Okej, tutaj sobie zrzucam drabinkę. Świetnie. Ja przede wszystkim nie uważam, żebym się wybił, bo no, mam mały kanał. Ale dużo subskrypcji mi przybyło, kiedy zacząłem nagrywać, albo inaczej, bo samo nagrywanie nic nie dało, ale Niediegetyczny wspomniał w swoim filmie o moim kanale i po prostu ludzie przyszli od niego. O, są kleszcze, super. Dobra, coś tutaj odłożę. Ten granat na przykład, nie potrzebuję go w ogóle. Ten klejnot, no też na razie nie wiem, gdzie go wrzucić, więc też do wywalenia. Biorę kleszcze, zapiszmy grę. Uwaga. Co to było? Czemu to zrobił? What the fuck? He was infected. He might have been infected. Oh, stars, this soft. I wonder so many of you dead. And what are you, UBCS, killing your own people? He would have turned. Where's your sense of self-preservation? Już napisałeś chyba trzy razy, że streamujesz od 2 dni i masz 42 suby. Dobra, teraz wypadałoby się zawrócić i... kurde, no kiedy ja to będę mógł otwierać? Zawrócić i iść po strzelbę.
Gdzie była ta drabina? Bo tego aktualnie szukam. A, tutaj. Wiesz co, ja mam laptopa i no, co chcesz wiedzieć? Karta graficzna to GTX 1070. Mam 16 giga RAM-u. Nie no, podpięte. Mikrofon to Blue Yeti. Raczej wbudowany mikrofon nie byłby tak dobrej jakości. Nie stawiaj spacji przed znakami zapytania. Ciągle to robisz. Nie mogę na to patrzeć. Nie mam dwóch monitorów. Mam go na telefonie odpalony. No, na razie nic tutaj nie zrobię. To bardzo zły nawyk. Bardzo źle to wygląda. Postaraj się tak nie robić. A ominę go, a co? Chyba w remake'u dwójki za każdym razem jak zbierałem jakiś przedmiot, to on się pokazywał na całym ekranie. A tutaj to poprawili i tylko przy pierwszym podniesieniu się pokazuje, a potem tylko podpis i taka miniaturka. Na razie, Nyson. Uuu, patrzcie. Patrzcie. AquaCure. Zapiszcie na czacie. 9 lewo, 3 prawo, 7 lewo. A my idziemy do sejfu.
No, a kierunki? Dzięki. O, celownik do pistoletu, super. Ojejku, wszyscy. Dzięki, dzięki. Ej, ale w sumie trochę to przypomina formułę z Residenta 2. Też coś tam się musimy trochę cofnąć, zbieramy ulepszenia, podoba mi się to. Pewnie jak będę dłużej eksplorował, to gra zajmie nie 6 godzin, ale 8-9 może. Wow. No i żeby mieć miejsce, no niech będzie, połączę. No dobra, trochę amunicji, ale... Wow! Hej, strzeliłem w beczkę, ale liczyłem na to, żeby ruszyć dalej z historią. Czuję, że gram dosyć powoli. Może zajmie dłużej niż dwa live'y. Nie wiem. Tu mnie nie było. I tutaj... Dobra, to idziemy do cukierni. A nie było mnie tam, bo nie ma przejścia. To wiele wyjaśnia. I co? Tu są drzwi. Kurczę, próbuję ogarnąć te... wymijanie. O, wyszło. Okej, no i już nie potrzebujemy tego. Kolejne pudełko. Co tym razem? Niebieski. Kurde no. No super spray. A nie mogę od razu go użyć? Przydałoby się rozszerzenie ekwipunku, ale chyba jeszcze trochę za wcześnie.
Nie wiem, czy tylko te dwa przedmioty tutaj są do zebrania i tyle, czy jak. A, jak ominąłem. Dobrze. No, musiałbym jakoś przywrócić to zasilanie. O, pomnik! Hej, pomnik! To tam pewnie będzie trzeba ten klejn oddać. To chodźmy tam. O, tylko jak się tam dostać? Tędy. To jest na pewno dobra droga. Zgadza się. Aj. Nie mam jeszcze wyczucia do tego wymijania. Trochę za... O nie, no teraz nie miałem jak tego wyminąć, po prostu mnie ugryzł. Skąd oni się biorą? Ja mam wrażenie, że ich wszystkich już dawno pokonałem. A no tak, jest, rzeczywiście. Zapomniałem, że to w ogóle tutaj było. No, kolejne ulepszenie. Tym razem do strzelby. Ładnie. Te granaty... Chyba mogę je póki co odłożyć. A, i zapiszmy sobie. Pomnik i prosty zamek. Nie dają mi spokoju te zamki. Ja chcę wiedzieć, jak je otwierać. Skąd ja mam to wiedzieć? Nie wiem, po prostu strzelę w niego i już. Tutaj wszystko już obejrzałem. Wszystko na niebiesko, co do jednego. No dobra, no to wracamy.
Cześć, Parafa. O, nie było cię jakiś czas. Skąd się wzięli? Nie wiem, na ile mogę sobie pozwolić na zużywanie amunicji do strzelby. No bo no, będą pewnie walki z Nemesis i tak dalej. Proch strzelniczy. Mam miejsce, to się może wróćmy wreszcie po niego. Ach, mam ochotę czyścić mapkę ze wszystkiego. Pan Tomasz, ty grałeś? Czy skąd wiesz? Chwila. To nie tu. Nie, moment, a gdzie był ten duży proch strzelniczy? Chwila. A tutaj. To znowu. Ja ciągle sprawdzam mapkę, bo wolę się upewnić, że dobrze idę. Ja tak często gubię się w grach, że po prostu już mi w nawyk weszło zerkanie wręcz co minutę. O, i spray, super. Tu zamknięte, tam dalej przejścia nie ma z tego powodu, bo są auta. A, okej, okay, oglądałeś. No dobra. Prosty zamek. Nie no, ja to bym musiał iść tam wyżej. No ale to jak mam ten prąd przywrócić? Źle poszedłem. Oczywiście. Ach, w moim tempie to na pewno nie będzie 6 godzin. Parafa, w czasie kiedy cię nie było, rozwiązaliśmy cały dziennik wyprawę 1907. Tu mnie nie było. Dlaczego? O, zupełnie nowy obszar. Proszę bardzo. Amunicja do pistoletu, list samobójcy. Wiesz co, Parafa? No, różnie to bywało. Niektóre od razu robiliśmy, a przy niektórych nawet podpowiedzi nic nie dawały. Na końcu była bardzo dziwna zagadka, bo trzeba było podać nazwisko kapitana,
ale sęk w tym, że to nazwisko się nigdzie nie pokazało w książce i było ono na samym tyle, tam gdzie jest lista autorów, wiesz, redakcja, autorzy, jakby już poza samą grą i dla mnie to było niefajne rozwiązanie. Wiesz co, zakończenie było takie, że był napis: brawo, rozwiązałeś tajemnicę dziennika wyprawy 1907 i tyle. Ale zamówiłem już sobie kolejny dziennik. Dziennik 29 Przebudzenie, więc jak przyjdzie, to sobie znowu zagramy. To jest chyba podpowiedź, mam to walnąć. I będzie prąd wtedy. Na kolejne zagadki parafa. O, czyżby miał być prąd? O, oh, fuck! Jezu. Strzelam do zombiaka przede mną, a tutaj z boku mnie atakuje. No kurde! O, świetnie. Okej. Fajnie, że te najważniejsze rzeczy są na zielono zaznaczone i w sumie nie trzeba nawet czytać notatki w całości. No dobra, mamy jakąś zagadkę. Chwila, chwila, chwila. Co tam jest nieotwarte? A, bo tutaj jest już inny obszar, okej. Akurat Resident Evil to nie są raczej straszne gry. Okej, to mi się zdecydowanie przyda. Jeżeli mają jakieś robale mnie tutaj atakować. O! Pudełko. Pewnie zaraz wstanie koleżka.
Mishi, dostałeś bana i powinieneś to uszanować. Ten ban nie był bez powodu. To nie tak, że masz teraz wchodzić z multikont. O, wytrych, super. Jak cię odbanuje, to cię odbanuje. Co tu się dzieje? Pyk! Gotowe. I co z tych dziur? Coś wyjdzie? Ojejku, co to za labirynt? Najpierw idziemy tutaj, bo są drzwi jakieś. Spróbuję przebiec to miejsce. Po prostu. Tylko wezmę roślinkę. O. Tego jednak nie mogę zignorować. No, fuck! Przytrzymaj! Dobra, jeden. No Boże! Niepokojący. Jak będzie na czerwono, to się uleczę. Jakieś robale. Ponownie zapytam, czy na pewno jest okej głośność? O Jezu, ile ich? Dobra, zmienię na strzel... Moment. O nie, bardzo źle. Dobra. O Jezu, trzeci przełącznik. O jejku, robi się stresująco. No, chodź. Właśnie, parafa. Też mi się wydaje, że... momentami gra jest za cicho, ale ludzie pisali, że jest okej. Więc teraz nie wiem, bo... O, tam jest okej. Tam jest chyba... Mhm. Ojejku, idź stąd. Moment, czy one się pojawiają tutaj w nieskończoność? Moment, jeszcze raz. To jest tam po drugiej stronie, czyli muszę iść... Tak. Dobra, jest. Spadamy stąd. Gdzie było wyjście? Tutaj było wyjście, czyli idę w lewo. A, uciekają przede mną. Zaraz podgłośnie. Okej, jest. Dobra, podgłośnijmy.
Powiedzcie jak teraz. Jest już lepiej z głośnością? Ale kurczę, właśnie od początku live'a mi się wydawało, że jest za cicho, ale no wszyscy mówią, że okej. Carlos, it's Jill. I've restored power to the subway. Nice going. Next up is the traffic control system. It should be in the subway company's offices. Right. I think I know the building. Really? Way to go, partner. One step ahead. Not your partner. Chyba, że jeszcze głośniej, nie wiem. No, wytrych. Nareszcie. Chyba, że ludzie z góry założyli, że pytam, czy nie jest za głośno. Wracam się, bo wydaje mi się, że... Była jeszcze jedna rzecz do otwarcia. A, i w ogóle, hej, tam jest na czerwono ten korytarz, ten labirynt. Tak jakby coś tam było jeszcze do podniesienia, więc... Może... Trochę pozwiedzajmy. O... Na przykład to. Ale nie wiem, czy to jest tego warte, bo ja tutaj będę tracił w sumie amunicję. No, co tam może być? Kurczę, a co jak są jakieś ulepszenia na przykład? Nie wiem, czy tam iść, kurczę. Bo nie chcę tracić amunicji. Mam tylko 10 pocisków do strzelby, 23 do pistoletu. Kurczę, czuję, że fajne rzeczy tutaj mnie omijają. Zdrowie jest okej. Tutaj, wiecie co? Mogę w sumie za bardzo nie walczyć. I po prostu użyć apteczki, jeżeli będzie potrzeba. Dobra, to lecimy. Ale i tak na wszelki wypadek przeładuję strzelbę. O nie, jakich widzę tutaj, ile ich jest. Dobra, no tam nic nie ma. Na pewno... O kurde, na pewno, po co tam w ogóle idę? Dobra, pozwiedzałem. Idziemy stąd. Nic nie było. Na stówę. Spadamy. Nie będę na razie się leczył. Hej, Krzysztof. Oczywiście.
O fuck! Co? O nie! Kurde, myślałem, że tam jest przejście dookoła. Fuck! O-o! Oh fuck! Carlos, that thing is still alive. It's after me. Ojejku, robi się stresująco. Come back to the station. Not until I get traffic control online. O, spray. Spray to akurat użyję. No bo ma taki być. To Nemesis. Tutaj drzwi z kłódką. A, o nie, naprawdę nie wejdziesz po tych paletach. O, pomógł mi. Dzięki Nemesis. O Boże! Pyk, jak robię uniki, dobrze! Moment, dobrze idę? Chyba jest w porządku. Idę do sterowni metra. Jest okej. Dobrze, idę. Boże, jak mnie to stresuje. Ja zapominam o tych beczkach. No! Okay. Nice. Now you gotta plot out a route. Okay, give me a sec. No i mamy zagadkę. The train is stopped at Redstone Street. We need to reach Fox Park Station. Can you program that in? Hey, I'm super. Dobra, o co tutaj chodzi? Tak będzie. No. No, właśnie tak. A potem będzie. Tak, dobrze. Potem. S.A. Dobra, i teraz tylko numerki. No to rozumiem, że to zamazane to jest trójka chyba. Potem... co? Chwila. Nie. Dwójka jest rozmazana. Potem na środku jest jeszcze bardziej rozmazana trójka, jeśli dobrze widzę. I dwójka. Sprawdźmy. Ej, udało się, za pierwszym razem. Dobrze.
Dobra. No to wracamy na stację. Ciekawe, czy będę... Co to jest? A ja czuję, że pojedzie. Okej, okay, muszę iść tutaj. Ej, ale kurczę, brakuje mi jednego kryształu. Tutaj jest prosty zamek, to chodźmy do cukierni. No. W sensie, że ominąłem pan Tomasz? Granat, akurat... Ach, granat to mi nie jest potrzebny. Ej, chwila, przecież tutaj mogę go odłożyć. No pewnie. O nie. Nie, 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 nie. O fuck. Dwóch. Jezu, idź są... Moment. Dobrze idę, dobrze idę. I teraz w prawo. Tylko kurde, ja chcę wejść do sklepu i nie wiem, czy to jest dobry pomysł, kiedy Nemezis mnie goni. Wbijamy. No fajnie, figurka, co z tego? O, jest, jest pudełko, super. Czy było warto? Zaraz się dowiemy. Okej, okay, wyjdę i idę na ukos. Dobra, szybka akcja. Ach, za późno unik. Co? No weź, idź. Dobra. Szybko. Jest. O nie, Neme... O Boże. Ale by to się źle skończyło teraz. O jejku. Jezu, ja już nie wiem, gdzie jestem. Obrócił mnie. Dobra, chodź tam. Jest. Ojej. No i super. Cieszę się, że tam poszedłem, no bo mam trzecie pudełko. O, warto było. Ale fajnie. Super. Dobra, to jest chyba już pora, żeby nosić ze sobą te granaty. Też, jak ich używać? Moment. A, po prostu... Okej, okay, po prostu. A powiedzmy, że będę używał tych 8 slotów. I będę nadpisywał. A, i chwila, bo jeszcze jest jeden zamek. Jak wam się podoba gra tak w ogóle?
Nice job, Super Cop. I'm impressed. We back in business? Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No chance of fighting our way out of the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start carrying dead weight, friend. She's unreliable. Can't pull the trigger when it counts. Hey, take it easy. She'll get you killed. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Czy ja wiem, czy lepsza? Oh, come on. Not again. Dopóki nie przejdę, to się nie wypowiem. Ale mi akurat bardziej podobała się formuła dwójki, gdzie mamy jedną większą lokację, gdzie po prostu odblokowujemy kolejne obszary. O, amunicja. Beczki. No, szybko. Powiedziałem szybko. Tworzą jakąś modyfikację do Half-Life Alyx, żeby grać bez VR, ale czy ja wiem, czy to dobry pomysł? To jest gra stworzona pod VR. Carlos, do you copy? Carlos? Oh, shit. Oh, I need to find another way out. Bardzo dużo jest tutaj zapisów. O, mapa! Hej! Super! Akumulator, okej. Door won't budge. Looks like it needs a power source. Hey, Syntax. Oh god. I'm definitely burning these clothes. Chodźmy najpierw do biura. Krzysztof, przecież jedzonko to jest... Ojeju, co to za ryba. Przecież live to jest idealne... Idealna rzecz do oglądania. O Jezu, co jest? Do jedzonka. Rzucę granatem. Domyśliłem się, że to ty, Filip. Czemu znowu zmieniłeś nazwę? A map of the area. Perfect.
like it needs a power source. Filip, po Rezydencie będziemy grać w Final Fantasy. Które... na które przeznaczyłeś swojego donata. Może nie iść tam? Dobra, wybiorę to. I uwaga. No i po co pracowali nad tymi gammami? Czasem tak bywa, Kacper. Broń, tylko co zajmuje... No dobra. Wszystkie sloty. Moment, to mogę połączyć. Tego mogę użyć. No i jakoś to jest w sumie. Mam dwa wolne sloty, będzie akurat na akumulator. A jakieś chrupki jeszcze. O, materiał wybuchowy, super. To na chrupki miejsca nie będzie. O, jeden granat wystarczy, super. No ale to musi być celny strzał. O Jezu. Czemu nie wystarczył? Dawaj, zakładaj to. O, super. Super, a co? Ile miejsca? Hej. Co to za oszustwo? Co mogę wywalić? Chwila. Znajdę jakiś proch tutaj. Znajdę. Super, mogę połączyć. Nie mogę. O, fajnie, nie mogę połączyć. Okej. O. Tak, dobrze. No i idealnie jest miejsce. A tutaj jeszcze połączę z ty... Nie mogę? Dlaczego nie mogę? Hej. O nie, i jeszcze tutaj. Fuck, to nie jest takie proste. O nie, czy ktoś opisuje tutaj te gammy? Chyba tak. Dobra, no to co by wywalić? Co mi się nie przyda? No ta pojedyncza roślinka na pewno do wywalenia. No i chwila.
Okej, okay, tutaj jest już przeładowane, więc nie. Ale tu mogę przeładować. I wyrzucić resztę pocisków. Wyrzucić 4 ze strzelby, czy 19 z pistoletu? Z pistoletu. Co ty, niebywale wytrycha. Poza tym jego się nie da wyrzucić, bo jest przedmiotem kluczowym. Dobra, uwaga, bo mogą znowu wyskoczyć te rybki. W ogóle nie mogę... O! O to mi chodziło. Nie no, dlaczego szkoda? Przecież to jest bardzo dobre zabezpieczenie. Wyobrażasz sobie przypadkiem wyrzucić... wyrzucić wytrych... i nie móc ukończyć gry na przykład? O nie, przeładowuje. Super, że wystarczy tylko jeden pocisk. Shintex, jak wyrzucę przedmiot, to ja go nie mogę na nowo podnieść. W Resident Evil 0 była możliwość upuszczania przedmiotów gdziekolwiek i potem podnoszenia. O. Dlaczego tutaj jest... O. Gwiazdka. Moment. Nie wiem, którędy przejść, którędy bym wolał. Aha, no tutaj po prostu mam takie... Aha, i mogę sobie to zabrać. Czyli ja muszę to nosić ze sobą. Kurde, czyli to się przyda jeszcze gdzieś indziej. Czyli sobie otworzyłem. Rozumiem. Dobra. Czyli, okej, okay, mam 2 dodatkowe sloty, ale te 2 dodatkowe sloty tak naprawdę to po prostu miejsce na ten akumulator, żeby go sobie nosić ze sobą. No i tutaj kolejne skróty, drabinka. Back.
O nie! Pewnie mnie dogoni. Przecież to nie może być taka szybka ucieczka, no halo. Naprawdę się wystraszyłeś? Parafa ja tak nie mam. Coś nowego. W sumie zapiszę jeszcze raz, skoro pozbierałem rzeczy. A, przytrzymaj! Ale Nemesis nie jest taki straszny jak na przykład Mr. X, bo Mr. X chodził po tym posterunku i no, dosyć losowo się pojawiał, a Nemesis jednak się pokazuje w takich konkretnych momentach. To wszystko jest oskryptowane. Hop! O nie! To nie było dobre, hop. Teraz siup na górę. Teraz zapisać. Ale naprawdę bardzo często są tutaj zapisy. Ale to dobrze. Nie będzie żadnej irytacji, gdyby się przypadkiem umarło. Parafa, w ogóle dlaczego cię nie ma jeszcze na Discordzie? Mam z nim walczyć? No, mam go pokonać, no to... Nie wiem, czy wystarczy w niego strzelać. O, no to teraz bym w sumie najchętniej dał się pokonać, no bo rzeczywiście w zbiornik z paliwem, więc... więc to nie będzie po prostu zwykłe strzelanie, no bo w sumie zmarnowałem amunicję. Co? Niech... Dlaczego mam... Ej, raz umarłem, a gra już mi proponuje tryb wspomagania, halo. O, jeszcze notatka.
Nie miałem strzelać w ten generator, tylko o. O nie, przeładowuję. Dobra, bierzemy strzelbę. No, przeładuj. I co dalej? Teraz może rakiety? Jaki unik zrobił? Ty! Jakie uniki? To nie będę. No, ej, chciałem zmienić broń, halo. Ojej. O, żyje. Już nie. No, czekałem chyba najbardziej na rezydenta. To może od razu ze strzelby? O, i teraz w sumie mogę zmienić na pistolet. O, jak fajnie mi wystawił ten swój zbiornik. Dobra, koniec pierwszej fazy. I teraz będzie druga, gdzie... Chyba o to chodzi, no. Hurra! Udało się! Paper, mógłbyś sprawdzić, która to jest minuta longplaya po tej walce? Po cutscence? Zdobyłem osiągnięcie Nemesis gryzie dach i jest jeszcze osiągnięcie Nemesis gryzie piach i zgaduję, że to będzie osiągnięcie za pokonanie jego finałowej formy.
Alicia Sy już w ogóle nie przychodzi na live'y. Też w ogóle wyszedł z Discorda. Znudziło mu się chyba po prostu. To nie zadziała. Nie tym razem. To jest w ogóle już znajoma lokacja. Ojejku, i dwa sloty zajmuje. Nie no, Jorgen przychodzi. Dosyć często. A, nie mam gdzie tego wziąć. Już mam. Tabu! Shit, Jill. Kendo, you're all right. Yeah, all right's a stretch. Sorry, I got a little jumpy there. Didn't know quite what to expect. No shit. Look, we're using the subway to get people out of town. You in? Subway. Well, that's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We could use a man of your skill set. What's wrong? Nothing. Just bad timing is all. Yeah. Pafera, przypomnij, ile trwa ten long play? 4 godziny i 15 minut około? You better. You're the best gunsmith around. Oh no. Don't do anything stupid. Oh, that's your job, right? Take care, Jill. O. Klucz do bramy, super. Kurde, jest stan dobry. No to powiedzmy, że wyrzucę to, niech będzie. I wezmę klucz. O, tego już nie potrzebuję. O nie. No, chodź. Chodź. Ojej! Nie ma miejsca w ekwipunku, ale zobaczmy, co tu jest. No dobra, no to wywalamy roślinkę, albo... No, roślinkę, ten granat się w sumie przyda. Okej. Okay. Ładny ekwipunek.
Znowu on? Ojej. Z czym tym razem? Co ty robisz? Ale nie no, wygląda przerażająco. I nawet jeżeli to wszystko jest oskryptowane, to i tak każde jego pojawienie się jest stresujące. Nie aż tak bardzo jak Mr. X w dwójce, ale nadal. Ale ciekawe, czy będzie w ogóle wyjaśnione, kim jest Nemesis. Spray. To... No, użyj tego. Jutro w ogóle live będzie o tej samej porze co dzisiaj. Około 17. Czemu my znowu tutaj jesteśmy? Halo? Dobra, ale teraz się już dostaniemy. A do stacji metra. Pewnie zaraz Nemesis wyjdzie. O, to jest to, o czym... O Boże, to jest to, o czym mówili w tej notatce w gazecie. Jest, Carlos. Ale ciekawe, dlaczego się uwziął właśnie na Jill. To mnie zastanawia. Mam nadzieję, że to będzie wyjaśnione. W ogóle, przy zakupie w przedsprzedaży dostałem dodatkowe stroje dla postaci, klasyczny, czyli z oryginalnego Resident Evil 3 i Carlos też ma klasyczną fryzurę, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Carlos, I know we didn't get off to a great start, but thanks for the save. Hey, you saved my ass first. You're a hell of a lot braver than me. Well, what matters is that we can get everyone out of this. Dobra, już wracamy do normalnych stroi.
Okej. Okay. Wolałem się upewnić, że na pewno wrócili do swoich ubrań. What about you? Not from the sound of it. I won't be catching the train. Why not? No, there'll be new orders. If it means I can help save the city, it's fine by me. Good work. Your reputation is well deserved. Get inside. The subway's about to leave. Carlos, Tyrell, you have your orders. You need to go back out into the city and find Nathaniel Bart. This isn't the last ride out of town, right? Do not worry. Once the civilians are safe, the train will be back. It's all right. You go on ahead. I'm not gonna die on you, leave you in a cold, cruel, Carlos-less world. Okay. You'll need to find this scientist. His vaccine research could save us all. You see? You're learning. The only life that matters is your own. Ale z którego filmu? Good luck. Let's go! Bo ja widziałem jedynie te filmy Resident Evil animacje komputerowe. Tych aktorskich nie. I have a damn good authority. Why? Are you worried about teammates? Or something else? Funny how brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny the gate was locked. Don't you think? What was that? Oh, nie. This fucker not dead yet? Just no, they're gone. Come, this way. Nikolai, what are you doing? It's not after you. Nikolai! Ale... Get off my train, shitbird! Subway's gotta be clear of the city by now. Along with your hot date? Nah, she's not like that. Hell, she's not like anybody. All right, keep your head screwed on, Romeo. This is the police station. You sure? It looks like a cemetery to me. Zaraz będziemy na posterunku. Come on, man. Not you too. Sorry. Sorry. Shit, it's locked. You stay on the door. I got this fucker. Come get some. Oh.
useful. No i jesteśmy. Don't know, don't care. We got a job to do. If our intel's still worth a damn, then barge in the Star's office. Let's find him and take him into custody. No tak, była seria filmów, która ma chyba 5 części, 2 te animowane i 5 aktorskich. Carlos, take a look at this. I've located the Star's office. Remember, Bard had access to Umbrella's darkest secrets. He knows we'll try to keep him under our thumbs. So this search and rescue mission is really more like... A oglądaliście film Postal od Uwe Bolla? Good to know. I'll open the shutter so you can get through. You stay here and find out what's been going on here at the station. Call you if I find anything. Hey! Be careful. Nie, no to nie jest rezydencja, tylko komisariat. O nie, to ci, których nie lubię. O, kod do szafki. Nie wiem, czy tak po prostu będę mógł tam przejść. O, chwila. To jest jedyne przejście. No dobra. To zmienia postać rzeczy. No tak, no bo... Nawet... Oryginalne Resident Evil 3 wykorzystywało te same lokacje. A, uparłem się, żeby załatwić go nożem, ojej. Dobra. Jak safe room? O, jest! Zapiszcie 9 lewo, 15 prawo, 7 lewo. Zachodnie biuro. Kill those things, I'd be set. Tak, to jest trójka. A, ale moment, zachodnie biuro. Ej, ja idę jeszcze do zachodniego biura, tam jest safe.
Stefę, bo w Resident Evil 3 widzimy wydarzenia zarówno przed dwójką, jak i po dwójce. To jest... co to jest? Więc teraz po prostu widzimy to, co się dzieje zanim Leon tutaj dotarł. Dobra, gdzie jest ten safe? Skrzynia. Kurczę, teraz nie wiem czy... bo ja trochę nie doczytałem tej notatki. Okej, jest safe na swoim miejscu. I nie wiedziałem, czy przeniesiony z zachodniego biura, czy do zachodniego biura. Dobra, 9 lewo. 15 prawo. I 7. No i super. Rozszerzenie ekwipunku. Akurat trafiłeś na taki moment, Stefę, gdzie odwiedzamy te same lokacje. Ale tak jak mówiłem, nawet w oryginalnym Residencie 3 z 99 był recykling lokacji. Bo Resident Evil 3 nie miał być pełnoprawną kontynuacją. Code Veronica miał być, a trójka miała być wstępnie takim spin-offem raczej. O, bomba. Ach, tutaj nie było tego CAD. O, CAP pasuje. Super. Może być. Ojejku, to jest przecież nawiązanie do Resident Evil 2, bo tutaj normalnie z szafki wychodził zombiak. No tak, jeśli usłyszysz dźwięki dochodzące z szafki, nie otwieraj jej. Czyli to był... nie, moment, to nie był Hector, to był Wes. Nie mamy baterii, ale jest w pokoju z depozytami. Ale najpierw musimy mieć klucz. No ale moment, skąd ten klucz wziąć? No bo on go miał mieć. Jeszcze wyżej? O, klucz. A, no tak, bo tutaj leży. Ojejku, straszne. Tutaj będzie CAD. O Jezu! O nie. O nie, jeszcze akurat amunicja mi się straciła. Dobra, bo już jest niebezpiecznie. Połącz.
rainy night. O, DCM. No to już wiemy. Tu jest bateria. Mogę wpisać? Mogę. Jeszcze 106 i 109. Tak, są otwarte. Bo Carlos je otworzył, jak widać. Wszystko się tutaj zazębia. Ktoś przyszedł. Miałeś tylko otworzyć szafkę, Carlos! Nie wygłupiaj się! No chyba. Ej, pamiętacie jaki tam był kod podany? Bo ja chcę iść otworzyć tę szafkę. Jakieś CDN, coś takiego. O, DCM, tak. Masz rację. Ale naprawdę, ta gra nie powinna być sprzedawana w cenie pełnej gry za $60. Tym bardziej, że no i jest krótka, i na dodatek wykorzystuje te same lokacje. Shindex, no standardowe $60, czyli $250. Mi się akurat udało kupić za 215. Bo była promocja, tam chyba 20, chyba niecałe 20%. One at a time, take a number. Za dużo was tutaj, o Boże, za dużo was tutaj, jak tam zdrowie, niepokojąco. Dobra, zostawmy ich. Po prostu chodźmy dalej. No, idź. O Boże. O Jezu, jeszcze zombiaki tu przyjdą. Moment, weź rzuć tym. Teraz powoli, wszystkich po kolei. Okej, dobra, wystarczy. Jest biuro. Dr. Bard,
long I've been trying to reach somebody. Don't worry, we're gonna get you out of there. Just tell me where you are. I'm trapped in a goddamn hospital, surrounded by every kind of abomination. Look, just send in stars. Puffer, a która będzie minuta po sekcji z Carlosem? RPD's overrun too. Then figure it out. Umbrella's gone crazy. They're killing all the researchers. I am the only one who knows how to make the vaccine to stop the zombies. So you can either sit there with your dick in your hand or send somebody who's capable of getting the hell out of here. I like him already. Yeah, you would. You heard what he said. We can't turn him over to the company. That's not our call to make. That's Mihail's call. I'm gonna check the computer, see if I can trace the doc's location. This'll take some time. Look around, see if you can find anything useful. O, czyli to będzie w zasadzie połowa. To możliwe, że po sekcji Carlosa skończymy. Jest ciągle na czerwono. Yeah, what's up? Derailed. Was anyone hurt? Jill? Ah, shit. Wait, what? Jill, what happened? Jill, come in. T, I gotta go. Do what you gotta. I'll take care of Bard. I co? Tutaj mielibyśmy już kończyć, jak gramy... Hej, gramy niecałe 2,5 godziny. Ej, gramy dalej. Tak nie będzie. Jakbym się uparł, to moglibyśmy na jednym live'ie przejść całą grę, ale... No nie no. Bez przesady. Puffer, a powiedz mi, w której minucie będzie kolejna sekcja z Carlosem? O, fajne. Tylko, no moment. Weź coś wywal. Granat? Nie no, dwa leczenia to wystarczająco. Coś tutaj trzymam? Nie, pustka. O, no dobra.
to jak będzie kolejna sekcja z Carlosem, to skończymy. Bo z tego co wiem, są dwie sekcje w całej grze, gdzie gramy jako Carlos. O, figurka. Ciekawe, ile ich w ogóle pominąłem. Bo raczej nie liżę ścian, nie rozglądam się, więc na pewno dużo ich pominąłem. W ogóle nie skupiam się na tym, żeby je znaleźć. Co, znowu Nemezis mnie złapie, bo podobna perspektywa była. O nie, ja tylko żartowałem. Gro, ja tylko żartowałem. Nie, o Boże. Takie żarty. Jest w ogóle achievement, żeby ukończyć grę w czasie poniżej 2 godzin. No i jeżeli rzeczywiście ta gra trwa 6 godzin przy pierwszym podejściu, no to nie zdziwiłbym się, jeżeli przejście w 2 godziny byłoby możliwe. Wskoczy do wody i się ugasi. O nie! Pewnie umie. Carlos, respond. Yeah, what's up? We didn't make it. The train derailed. Derailed? Was anyone hurt? No, everybody's dead. Mihail, everybody. Oh, shit. Nikolai left us to die. Wait, what? What the fuck? It's bad! Oczywiście. Ale jaki? Śliczne są potwory w Residentach, takie oślizgłe. Super wyglądają. Pokonaj stwora. Ło, jak pędzi. No trudno. Trafił? Co? Czy ja dobrze widziałem, że mu to przeleciało pod nogami? Kurczę, nie wiem, czy strzały ze strzelby cokolwiek dają. Gdzie on jest? O Jezu. Właśnie. O! Boże. Weź, użyj tego. To i to połącz. Teraz pozbieraj. I lecimy. Gdzie on jest?
Filip, powiedz mi jedynie, czy nie chodzi o to... O Jezu, ej, jest bardzo źle. Cześć, kuzyn. Powiedz mi jedynie, czy... No, nie chodzi o to, żeby tylko do niego strzelać? O, czyli jest sposób konkretny. To czekaj, jeszcze trochę się pozastanawiam. Znaczy, no, na początku muszę go normalnie atakować, to rozumiem. Ale kiedy on zaczyna skakać po ścianach, to, no, domyślam się, że muszę zrobić coś konkretnego. No dobra, chyba nie ma co. Bo już nie ma takiej fajnej amunicji tutaj. A, czyli mam strzelić na ścianę, tak? I jak on sobie będzie biegał, to... No, się nadzieję na to, tak? No miałeś jeszcze nie podpowiadać, no ale dobrze. No to niech mnie załatwi. Zaczniemy od nowa. No to ja próbowałem w niego trafić, kiedy on już się zatrzymał gdzieś. No ej, no... Szybciej. Kiedy już się zatrzymał gdzieś u góry, ale nic to nie dawało. Spróbujemy jeszcze raz. Minowe sobie zostawię na koniec. Nie, nie pamiętam cię w ogóle. No kurde, dobra, to nie był moment, żeby sobie zbierać rzeczy. A, że oceniałem twój kanał. Nie, nie pamiętam. Kurde. Gdzieby... Tam? Pyk. Thank you.
Źle? No, leć. No, gdzie ty się zatrzyma... Hej! No Boże! Co on robi? O, żyjemy. Super. Kurde, muszę najpierw znaleźć pociski, o ile jeszcze są. Co ja mam teraz zrobić? Chyba nic z tego w tym podejściu. Filip, wystarczyło go atakować. Carlos, you still there? Oh, come on, you gotta crap out on me now? God damn it. Dobra, szukam jeszcze przedmiotów. O, roślinka. Ojej. Me a big favor, Miss. Jill. A i tutaj jest ten moment, Puffer. Hey, answer me.
Tyrell, do you copy? What's going on? Jill's been infected. I'm taking her to the hospital. Maybe Dr. Bard can save her. All right, I'll meet you there. You hang in there, Super Cop. I got you. To będziemy powoli kończyć. To jutro pewnie w 2 godziny to przejdziemy. Bo około tyle zostało. Ojejku, ale bardzo fajna gra. Mega mi się podoba. I wielka szkoda, że ta gra będzie tak krótka. Jeszcze sobie oczywiście zapiszemy. Tutaj w pudle... Nic nie ma, absolutnie. Zobaczymy jeszcze tylko, czy są tutaj jakieś przedmioty do podniesienia. O, tutaj jest jakaś amunicja gdzieś. Okej, i to wszystko tutaj. Super gra. No dobrze. W takim razie to tyle na dzisiaj. Do zobaczenia na kolejnym live'ie. Na razie, cześć, pa, pa.